Cześć, witam wszystkich z tej strony Korangar. A to jest mała prezentacja mojego nowego mikrofonu Logitech USB Disco Microphone. Jak widzicie, kupiłem go na Allegro. Sama cena mikrofonu jest bardzo, bardzo przyzwoita, ponieważ kosztował on zaledwie 65 zł. Polecam, naprawdę bardzo polecam. Natomiast czego nie polecam? Nie polecam firmy UPS, która mi go przywiozła, ponieważ sobie zażyczyli 3 dyszki za kuriera. Tutaj jak widzimy, otwieramy go sobie. Tak, jest sterta papierów i oto główna paczka. Paczka, która była z firmy, która mi sprzedała ten mikrofon, bo ta folijka to jest tej właśnie firmy UPS. Tak wygląda ta paczuszka, zaraz ją sobie otworzymy. Jestem bardzo zadowolony z tego i podjarany, że w końcu mikrofon do mnie przyszedł. Tak, strzeżcie się tej firmy UPS, niech was nie zmyli ta marka. Zżerają jak się masz. No i dobra, otwórzmy sobie kopertę, zobaczmy co mamy w środku. Z góry chciałem was przeprosić za jakość nagrania, ponieważ nagrywam takim bardzo dupnym telefonem, który ma dosyć słabo... No, który dosyć słabo nagrywa. Ale mniejsza o to, zobaczmy jak wygląda to nasze maleństwo. Jest, jesteś. Okej. Super. Oczywiście chcę wam powiedzieć, że nagrywam teraz właśnie z tego mikrofonu. Jedyny mankament jaki zauważyłem, ale myślę, że on jest do naprawienia, jest to, że ten mikrofon jest strasznie cichy u mnie. Muszę go osobno później podgłaszać. Ale myślę, że stopniowo rozgryzę ten problem i będzie dobrze. Muszę, naprawdę muszę rozgryźć ten problem. Tak, o to co mamy. Prawie metr szczęścia. Folijka bąbelkowa. Coś co lubię najbardziej. Tak, co mogę wam powiedzieć o tym mikrofonie? Mikrofon jest mały, dosyć lekki, tutaj mamy paragonik, niestety nie mam autofokusa, więc nic nie ujrzycie. Tak jak mówiłem, jest mały, lekki, ma dosyć solidną podstawkę. Dół tej podstawki jest zrobiony z płytki metalowej, co sprawia wrażenie właśnie solidnego sprzętu. Tak jak widzicie, zaraz go sobie otworzymy, tylko oczywiście ta torba jest zgrzana. Mikrofon, który wam prezentuję, jest bez oryginalnego opakowania, ponieważ firma, o której go nabyłem, preferuje się sprzedażą tych mikrofonów z tak zwanego zwrotu. Czyli jeżeli ktoś zwrócił w przeciągu bodajże 10 dni, wtedy te mikrofony zwrócone zostały przekierowane na właśnie nie aukcję, tylko na sprzedaż w Allegro. Wszelkie parametry mikrofonu zostaną podane w opisie, więc nie musicie się niczego bać. To, czego nie powiem w filmie, bo zapomnę, znajdzie się pod nim w postaci pisemnej. Cóż mogę powiedzieć, cztery śruby, cztery gumowe podstawki. No, mikrofon wygląda naprawdę solidnie. Proszę zauważyć, że u góry mamy jeden mikrofon, który łapie nasz dźwięk, a z boku, właśnie tutaj, mamy drugi mikrofon, który wyłapuje dźwięk z otoczenia i filtruje szumy. Tak jest. Tu mamy 2,5-metrowy kabel USB, który jest niezwykle przydatny, przynajmniej mi, bo mogę sobie go przełożyć przez monitor, komputer i dopiąć do gniazdka USB. Także ten mikrofon jest naprawdę... ten kabel, no jaki mikrofon, jest bardzo pożyteczny. Tak, tak się prezentuje na tle noża kuchennego, a tak na tle folii bąbelkowej. Tyle, zapraszam do testu audio. Stary mikrofon. Cześć, witam wszystkich z tej strony Korangar. Zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Risen 2. Nowy mikrofon. Cześć, witam wszystkich z tej strony Korangar. Zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Risen 2.
Cóż mogę powiedzieć więcej? Jeżeli podobał Ci się mój materiał, nie zapomnij zostawić kciuka w górę, bo to dla twórcy naprawdę dużo. Ponadto, jeżeli lubisz gry komputerowe, śmiało subskrybuj ten kanał, ponieważ dzięki temu mikrofonowi będzie ich jeszcze więcej. A tymczasem tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!